Moi kochani, w końcu stało się! Oficjalnie, globalnie została wypuszczona nowa gra od Supercella, czyli Squad Busters. Jeżeli nie mogliście się tak samo doczekać nowej gierki jak ja, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. I na samym początku, dla każdego z was mam przygotowany prezent z okazji Dnia Dziecka. Za darmo możecie odblokować 5000 golda w nowej grze Squad Busters. Wystarczy, że klikniecie pierwszy link, który znajduje się w opisie i klikniecie przycisk wesprzyj twórcę. Następnie klikniecie drugi link w opisie albo zeskanujcie ten oto kod QR, a wtedy otrzymacie na swoje konto 5000 golda w grze Squad Busters. Mega się jaram, że już wystartowała nowa gierka i że zaczynamy nową serię na tym kanale, więc jeżeli jesteś nowy, interesują cię tematy Squad Busters, zostaw łapeczkę w górę, subskrybuj kanał, a teraz zaczynamy! No to moi kochani, zacznijmy od samych podstaw. C-O-D-E, dwukropek, F-R-L-L. Mam nadzieję, że nikt tego niku nie zajął. Let's go! Nick jest dostępny. Czas na opening pierwszej skrzynki, moi drodzy. Klikamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i uwaga, bardzo dużo! Bardzo duża i uwaga! Co to będzie, co to będzie? Bum! Barbarzyńca! Pierwsza postać. 9 razy. Tak wygląda, moi kochani, moja wioseczka. Wioseczka, w której będą się przechadzały moje postacie. Wejdźmy sobie w oddział. Zbierz moje postacie ze skrzyni, rozwiń swój oddział, przechodź przez światy. Okej! Nowość, barbarzyńca, El Primo oraz Greg. Dla tych, którzy nie wiedzą, wszystkie postacie, które tu się znajdują, są to wszystkie postacie z różnych uniwersów Supercella. Z Brawl Stars, Clash Royale, Boom Beach, High Day i z czegoś chyba jeszcze Clash of Clans? Kliknijmy sobie na barbarzyńcę, możemy teraz go rozwinąć, rozwijamy. I proszę bardzo, barbarzyńca na dwóch gwiazdkach odblokowano nową zdolność. Przemienia się w jednostkę elitarną po stłuczeniu wielu wrogów. Kozacko. Możemy odebrać teraz nagrody. Odbieramy nagrody, rozwin postacie, zdobądź energię portalu, przechodź przez światy. Wszystko jasne. Tutaj mamy różne dostępne światy. Jak widzicie, za 110 tych różowych punktów, jeszcze nie wiem jak one się nazywają, możemy odblokować sobie Colta i odblokowujemy. Odblokowano nową zdolność, wojownik dystansowy, zadający wysokie obrażenia. Okej. Przejrzyjmy sobie teraz wszystkie światy. Kolejny jest pustynny świat, królewski świat, plażowy świat i Liga Oddziałów. Tutaj wtedy zdobywa się pucharki. Ale zanim tam dojdziemy, no to naprawdę, moi kochani, wiele, wiele spędzonych godzin w Squad Buster przed nami. Kiedy klikniemy na pierwszy świat, mamy postacie, które możemy na tym świecie odblokować. Barbarzyńcę, Goblina, Grega, Colta, El Primo, Wiedźmę, Kurczaka, Medyka, Dynamike'a, Hogridera, czyli wieprzowego jeźdźca, Króla Barbarzyńców, Królową Łuczniczek i tutaj mamy różne tryby, w które możemy zagrać. Mamy podwójny kłopot, goblinowy szabrownik, pinaty, turbomoc, drzewne gianty, przeciążenie zaklęć, zalew klejnotów oraz fuzja na start. Więc naprawdę tryby są urozmaicone, więc trzeba będzie się dobrze zastanowić, jakie postacie wybierać, aby wygrać grę. No to niech teraz każdy z was klika w dwa linki, które znajdują się w opisie tego filmu i dostaniecie darmowego golda. Open Squad Busters! Otwieramy i uwaga, możemy teraz odebrać nagrodę, odbieramy 5000 golda na start ode mnie dla was z okazji Dnia Dziecka. Aby podziękować, zostawcie łapeczkę w górę. No to zagrajmy meczyk. Graj. Jestem mega ciekawy, jaki tryb zostanie teraz dobrany. Kręte szlaki i przeciążenie zaklęć. Nie wiem, o co chodzi w tych trybach. Okej, nie odpędzi się od zaklęć, są wszędzie. No dobrze, moi drodzy państwo, zacznijmy może tym razem od El Primo. El Primo! Od razu wyjaśnia szkieletonka. Pyk, pyk, bomba w oko. Jeden golda. Słabo! Panie El Primo, proszę się tutaj podwoić albo potroić. Pamiętajcie, jeżeli mamy trzy postacie, no to wtedy jest fuzja, nie? Dobra, mamy golda. Otwieramy skrzynkę. Kolcik. Niech będzie kolcik. Mamy też tutaj zaklęcie, które od razu wezmę. Użyję leczenia, bo przyda nam się leczonko. Okej. Kolcik pomaga mojemu El Primo. Kolejne zaklęcie. Bomba. Rzucamy bombę na chłopa. To jest chłop. Od razu dojazd mu robię. Mam nadzieję, że dam mu radę. Colt kontra El Primo porobiony. Dawaj go. Dawaj go. Chłop się nazywa jeszcze Pekka. Jak ta najgroźniejsza postać z Clash Royale. Dobra. Uciekł mi. Albo nie. Albo go złapię. Dobra. Lecimy. Lecimy po kolejną skrzynię. Kolejny Colt. Jeszcze jeden kolcik i będzie fuzja. Dobra, przydałoby się faktycznie znaleźć Grega, żebyśmy mogli ścinać drzewa. Dobra, pyk, pyk. 10 golda potrzebuję. Jest gold. Greg, Greg, Greg. Nie ma. Oto El Primo w takim razie. Kolejny. Szybko, szybko. Goblin, goblin, goblin. Duży goblin. Okej, bomba jeszcze na niego. Porobiony. Kozak.
A, bombą mogę rzucać, sterować gdzie chcę. Kozacko, dobra. I dzięki tym bombom szybciej możemy farmić wszystkie surowce oraz wyjaśniać oponentu. Dobra, El Primo, fuzja! Trzeci El Primo do kolekcji, więc kozak. Goblin, bomba w oko, tak zwana, leży. Kolejna bomba w zanadrzu, skrzynka będzie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, dobra, dawaj, dawaj tego golda. Dawaj, dawaj, potrzebuję skrzynkę. Dobra, Colt. Dobra, zbieramy znowu. Kolejna skrzynia, ta za piątkę, tania. Barbarzyńca do kolekcji. Bomba, nie trafiłem chyba. A dobra, okej, okay. Źle nie było jednak. Bomba kolejna, nie trafiam, nie dorzuciłem. Kolejna skrzynka. Barbarzyńca, nie biorę Grega. Nie ma już sensu brać Grega na koniec. Jak widzimy, dzikie pnącza rosną i zmniejsza nam się mapa. Tak samo jak w Brawl Stars, zmniejsza nam się strefa. Dobra, wyjaśniamy chłopa, mam leczenie. Więc leczymy się i dojazd mu robimy. Ogień, ogień, on ma dragona, co tu się dzieje? Go, go, go! A nie, on walczył z dragonem, dobra. Wow, to był taki mini boss. Dobra, mamy skrzynkę epicką, więc Colta. Będziemy dystansowo atakować. Go, 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 go. Otworzył nam się już save z gemami, więc biorę, lecę na środek. Kolejna skrzynia za darmo. Colt, kolejny. Będzie grubo, będzie grubo. Bomba. Mamy chłopa, który chce się tutaj ze mną mierzyć. Moje, 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 moje. Dojedziemy go, dojedziemy go. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jestem pierwszy. Gdzie to? Bombą, bombą go dojadę. Bomba kolejna. Goń go, Farel. Trzeba pokonać tą drużynę. Go, 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 go. Strzał, Barbariana. Tak jest. Dojazd do spodu. Kolejny czar. Dostali bombą. Kolejna bomba w nich wleci. On chciał jeszcze tu skrzynkę podnieść. Leczymy się szybko. Kolejne leczenie. Otwieramy skrzynkę. Wziąłem Grega niszczący. Miss click. Porobimy go. Let's go. Pierwsze miejsce. Pięknie. Fajny teamek. Mocny Colt, mocni barbarzyńcy. Pierwsze miejsce. No i zdobywamy klejnoty. Otwieramy skrzynkę kolejną. Rzadka i uwaga. Ach, szkoda, myślałem, że będzie epicka. O proszę, Dynamite odblokowany. Kozak ciska dużymi ładunkami materiałów wybuchowych. Odblokowaliśmy jakąś nową księgę, więc klikamy księga. Zdobądź osiągnięcia, zdobądź energię portalu. Przechodź przez światy. Dobrze. I w księdze, rozumiem, odbieramy sobie energię portalu. Spójrzcie na to. Za postacie, które pokonałem, otrzymuję dodatkową energię portalu, więc pamiętajcie, pokonujcie jak najwięcej bossów na mapie. Tutaj też za tryby bitewne możemy sobie odebrać nagrody i za użyte zaklęcia również. Fajne. Możemy odebrać nagrody 6000 golda, kozacko. No i niestety nie możemy odebrać jeszcze goblina. No to lecimy, moi drodzy, z kolejnym trybem. Kręte szlaki, mapa oraz podwójne kłopoty, czyli kurczaczki w akcji. Podwójne kłopoty. Skrzynie zebrają dwa razy więcej postaci. O kurde, no to tutaj faktycznie będzie grubo. Więc zaczynamy od razu od epickiej postaci. Dlaczego by nie? Archer Queen. Let's go, let's go. No i wyjaśniamy. Pyk, pyk. Ona jest kozacka, spójrz jak ona strzela, jak przeszywa strzałami. Wszystkich na wylot. Wyjaśnimy tego chłopa, czy nie? Może na razie nie. Nie mam jeszcze golda na skrzynkę, ale zrobiłem, no dobra. Chyba Archer Queen na początku nie jest za dobrym pomysłem. Dlatego weźmy sobie jeszcze Grega, bo Greg nam będzie rąbał drzewa. Dobra, tutaj walczymy, chyba mogę to przegrać? Nie. Chyba nie przegram. Dobra, podnosimy golda, otworzymy tą skrzynię? Jeszcze nie. Teraz jak weźmiemy te monety, prawdopodobnie już otworzymy sobie skrzynkę. Tak jest. Jest za 15, otwieraj. Do tego kolcik. Dobra, go, 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 go. Szybko, szkieletonka, jednego. Drugiego. Jest jakaś supermoc. Supermoc do barbarzyńcy? Nie, strzał to jest, okej. Okay, tutaj Greg niech rozwali drzewo jeszcze. Nie no, ten Greg mój jest jeszcze na chwilę obecną daremny. Musimy tutaj zwiększyć tempo. Dobra. Tutaj dwie drużyny się klepią. Jeszcze strzał. O kurde. Jest mocno, gonimy, gonimy, gonimy. Kurczaczki, kurczaczki też. O, tutaj chłopa, chłopa, dawaj, 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 dawaj. Padnie, padł. Let's go, załadowany na dziurkę. Mamy tutaj możliwość wybrania Dynamite'a. Bierzemy Dynamite'a. A co? Dawaj go, Michael. Dobra. Wygramy to, wygramy tą bitkę. Chłop nie miał szans, załatwiony. Wszystko z niego skubnęliśmy i lecimy dalej. Barbarzyńca. Dobra, tutaj szybko. Szybka akcja, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Kozak. Kozak.
Bomba. Taka kontrolna tylko, że wszystko rozwaliła. Kolejna skrzynia. El Primo. No i wjeżdżamy na środek. Jest drużyna. O kurczę, czy ja to wygram? Czy ja to wygram? Czy ja to wygram? Cofnij się, Farel, cofnij. O nie, 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 trzeba uciekać chyba. Tam bym mógł się wyłożyć. Jestem na trzecim miejscu, słabo! Trzeba się wziąć za siebie, ostatni etap. Dobra, szybko golema. Golem wyjaśniony, skrzynia. Kolb tylko? Nie no, najgorzej. Szybko, szybko. Tu jest ich dużo, dużo mobów. Barbarzyńca kolejny. Dobra, atak, atak, bomba. Nie, niepotrzebnie ta bomba zrzucona. Kolejna skrzynia. Dynamite, kozak. Lecimy, widzowie. Trzeba wyjaśnić chłopów. Jest golem. Bomba. Nie trafiłem. Ale dobra, chłop jednak dostał. Tu muszę wyjaśnić oponenta. Go. 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 Miał bombę. To się może źle dla mnie skończyć. Udało się. Udało się. Termowa skrzynia. Dynamite. Golema, golema, golema. Szybciej. Będą z niego gemy. Mam. Drugie miejsce dalej. Niedobrze. Okej. Okay. Drugie. Ach, było ciężko. Ale wiadomo, niedługo nauczymy się dobierać odpowiednie jednostki do odpowiednich trybów. Póki co, bez przegranej. No i kolejna skrzynia. Duża, szkoda. Proszę, Greg, razy 5. Wyzwanie dla świeżaka? Odbieramy. A jak? 21 tysięcy golda. Wejdźmy w księgę, odblokowywujmy wszystkie rzeczy. Potwory, tryby bitewne oraz zaklęcia. Lecimy z kolejnym trybem. Początek bitwy. Gobliny szabrowniki. Ja goblinów niestety jeszcze odblokowanych nie mam, więc no niestety. Gobliny szabrowniki. Ganki goblinów szabrowników szaleją na wolności. Czyli rozumiem, że będziemy mieli na mapie gobliny, które będą wyrzucały golda. Tak, jak w nich strzelimy, trafimy, wypada gold. Dzięki czemu możemy szybciej farmić skrzyneczki i tak dalej. Okej, dobra. Kolejna skrzynia. Go. Kolejny kolt. Zróbmy od razu ewolucję Colta jak najszybciej. Dawaj, dawaj, dawaj. Potrzebuję trójkę Colta na dzień dobry. Więc będę wtedy mega kocurem. Dobra. Colt trójka na dzień dobry. I o to chodziło, o to chodziło. Dobra, te gobliny są kozackie. Zniszczyłem sobie most pod nogami. Nie wytrzymam. Kolejny Colt, a co? Postaramy się zagrać tylko Colta tutaj. O ile da nam tylko Colty. Dobra. Szybko, szybko, kolejna skrzynka za 5. No niestety, mamy Grega teraz. Kolejna skrzynia. Kolejna skrzynia, kolejny Greg. Weźmiemy Grega, żeby drzewo rąbał. Bo z drzewa też, moi drodzy, leci nam gold oraz gemy. Przypominam, że Greg jest ważną postacią w tej grze. Dobra, rozwalamy. Kurczę, zniszczy mi się tam most. Mamy El Primo, dobra. Most został zniszczony niestety. Dobra, dawaj te gobliny. Raz, dwa, trzy. Ale się sypie z tych goblinów. Ale podnieś to, wariacik. Dobra. El Primo kolejny. Dawaj, dawaj, dawaj tego goblinka. Dobra, 25. El Primo trójka. Pięknie. Tak naprawdę ja mogę tutaj sobie stać i farmić golda na goblinach. Bo z goblina leci z 20 golda. Kolejny kolt. Mamy chłopa, mamy chłopa. Rzucam bombę w niego. Trafiam czy nie? Tak, troszeczkę trafiłem. Kozak. Dobra, porobiony. Dobra. 41 gemów i golda. Kolt. Fuzja. Drugi kolt na trójce, więc jest dobrze, moi drodzy. To moje, o ty chamie, zostaw to! Ten barbarian zbił kradł wszystko. Ale zaraz dostaniesz, gościu, na łeb, patrzcie na to. Wjeżdżam w niego, koniec, skończył się ten barbarian już. Chodź, 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 wariaciku, chodź, 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 ja cię dogonię. Dobra, go, 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 do spodu, do spodu z nim kolty. A jak? Porobiony, tak jest, o to chodziło. Nie ma kradnięcia mojego golda. Też zostaw to, gościu. Dobra, jazda z nim, jazda z nim. Dobra, jeszcze jeden i pada. I chłop wyeliminowany, dawaj go, let's go, załatwiony. Pierwszy na mapie, widzowie, kolty robią robotę na tej mapie, bo one cały czas strzelają w gobliny, które cały czas przed nami uciekają. Kolejny kolt, a co? Go, go, go. Okej, okay, już jest kopalnia klejnotów otwarta. Zaraz po nią wjadę, barbarians. O, to wszystko biorę, to wszystko biorę. Co tutaj się dzieje? Za 40 skrzynka do wzięcia, biorę. Epicka jeszcze kuszniczka. Archer Queen, dobra. Rozwalamy. Rozwalamy. Patrzcie, co się dzieje. Ile tych gemów się sypie. Mam 142. Dobra, chłopa rzucam. Chłopa rzucam, nie trafiłem. Dostał trochę, dobra. Dojazd, 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 dojazd do końca, do końca. On zaraz mnie prześcignie. Muszę walczyć, muszę walczyć. Muszę wyjaśnić oponentów i walczyć. Dawaj, 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 dawaj. Drużynę tą.
Jestem pierwszy dalej? Jestem pierwszy. Dobra, może tego chłopa uda się wyjaśnić. Let's go! Pierwszy! Ale o mały włos bym przegrał. No powiem wam tak, dwa kolty na trójce już robią robotę. Łapka w górę dla nich. Passa top 5, bonus. I otwieramy kolejną skrzynię. Może w końcu odda jakaś fajna skrzynka. Bonusowa skrzynia jest, rzadka. Epicka! Pierwsza epicka skrzynia na moim koncie, a z niej wypada, moi drodzy państwo, nowa postać, król barbarzyńca. Okej, okay. Twoje jednostki walczące w zwarciu atakują szybciej. No i pięknie! Wyzwanie świeżaka. Odbieramy. Księga. Pyk. I tryb też pyk. Mamy to, moi drodzy państwo, nowa postać, goblin. Let's go! Jak widzicie, udało mi się odblokować już nowy sklep, więc moi drodzy państwo, odbierzmy sobie darmowe nagrody. I pamiętajcie, zanim kupicie cokolwiek w grze Squad Busters, nie zapomnijcie wpisać kodu FAREL. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę sporo pomaga, dzięki temu mogę robić dla was różne konkursy. I Supercell wie też, że mam fajną widownię, która korzysta z mojego kodu i zawsze też później podeślą mi jakieś skiny, które mogę wam rozdać i tak dalej, więc to jest obopólna korzyść. I oczywiście kupujemy nowy pierwszy zestaw startowy za 29,99. Jeżeli chcielibyście, abym zrobił konkurs na ten zestaw startowy w następnym odcinku, łapka w górę, subik na kanale i myślę, że da radę to załatwić. Pokaż nagrody. 60 razy barbarzyńca, 60 razy grek, 5 razy bilety skrzyni, 65 wieprzowy jeździec oraz 2500 monet. Otwieramy! Grek ścina drzewa, aby zdobyć łupy. Nowa postać! Wieprzowy jeździec. Trawa zapewnia ładunek turbo. Barbarzyńca! Wojownik walczący wręcz zadaje duże obrażenia. I mamy to. No to jeszcze ulepszmy sobie moje postacie. Możemy go odblokować, oczywiście tak. Rozwijamy go wyżej. Fuzja. Okej, okay. Odblokowano nową zdolność. Turbo trwa dłużej, czyli Hog Rider jak biega po trawie jest szybszy, a teraz turbo będzie trwało jeszcze dłużej. Fajne. Ulepszmy sobie teraz barbarzyńcę. Proszę bardzo. Ulepszmy sobie teraz Grega. Rozwijamy na wyższy poziom. Fuzja. Mamy to! Dużo szybciej ścina drzewa na dwóch gwiazdkach. Udało mi się odblokować też nowy karnet klejnotów. Zbieraj klejnoty w bitwach. Odblokuj nagrody. Zdobądź karnet super, aby zdobyć lepsze nagrody. Okej. Okay. I spójrzcie na to, moi drodzy państwo. Karnet super 29,99. Dobrze. Aktywujemy ten karnet super, ale to już w następnym odcinku. Na dzisiaj to było tyle. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a ja lecę przygotowywać dla was kozacki odcinek. Trzymajcie się, moi drodzy, już nie zadymiarze, ale niszczyciele drużyn. Pamiętajcie, klikajcie, dwa linki w opisie. Dostaniecie 5000 darmowego golda. Trzymajcie się. Hej!